Ostatnią sobotę mieliście wyjątkowych gości. Kto to był? Odwiedzili nas nurkowie z firmy Happy Dive. Pokazywali nam zajęcia nurkowania na basenie tutaj w Malborku. No i ogólnie uczyli nas nurkowania z butlą, tenową i cyklonów. Najpierw mieliśmy zajęcia teoretyczne, w których uczyli nas różnych technik, jak zakładać butle i takie tam. Później mieliśmy zajęcia praktyczne na basenie, gdzie pokazywali nam, jak się poprawnie nurkuje, jak się zakłada sprzęt nurkowania, butle i te inne. Co najbardziej spodobało wam się w zajęciach nurkowania? Najbardziej mi się podobało robić, nurkować z butlą i podłączać sprzęty i pokazywać na innych, jak to się robi. Najbardziej nam się podobało w tych zajęciach, że mogliśmy wstrzymać oddech pod wodą na więcej niż minuta. Że mogliśmy równie dobrze widzieć pod tą wodą, pływać równie z takim dobrym sprzętem. Co było dla was najtrudniejsze? Najtrudniejsze było porozumieć się z płetwonurkiem pod wodą. Wszystkie znaki były dosyć ciężkie. No. Kiedy znów zanurkujecie? Czterech najlepszych z nas zostało zaproszeni do Kościerzyny, gdzie dalej będziemy uczyć się, jak dobrze pływać pod wodą.